Czeka was, historyjka taka czeka was jak trzeba. No a morał marze, ajajaj. Jak to raz, jak to dwaj artyści szli do nieba. Jak to do nieba artyści szli dwaj. Jeden ascetyczny koryfeusz. Jeden szekspirowski wielki tu. Jeden as i koryfeusz. No a drugi szarak i chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Jeden as i koryfeusz. No a drugi szarak i chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Dodajmy tu, że szarak co w życiu swym na scenie wyrzekł z 8 słów pewną konkretną umiejętność miał. Potrafił udać ptaka. Pszczółkę. Pszczółkę. I kolegom w lot płynęły łzy. Za kulisami z pszczółki każdy w głos się śmiał. Każdy z pszczółki w głos się śmiał. Dobry Bóg, gdy naszego tuza ujrzał, tak zawołał: ach, szanowny pan, nie może być! Słuchaj pan, erudytę mam ja tu anioła. Pan sobie złotko na spacer z nim idź. No a ty, ty mi zaraz, bracie, pszczółkę zrobisz, wołał pan i śmiał się ile sił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo bił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo bił. Artysto, o, to morał jest. Artysto nad swym losem nigdy nie roń łez. Głowa do góry, smutki odrzuć precz. I zapamiętaj sobie, że gdy umiesz coś. Docenią cię, a kto i kiedy, to już całkiem inna rzecz. To już jest zupełnie inna rzecz. No.